co, która jest teraz godzina? Za 20. Ja to ja lecę się przebrać, bo oni jeszcze polecą beze mnie. Dużą część tej historii no to są stewardesy. A wydaje mi się, że to w ogóle jest taki spektakl, który też nie bez powodu nazywa się Boeing Boeing, bo jest jak taki samolot, który się tak rozpędza po prostu od rozpalanego silnika po prostu wielki wiór. I to widać po prostu jakby po widowni, że jest naprawdę się rozkręca. Tak, są ostre turbulencje. Widownia jest pełna, gramy jeden na przykład spektakl, drugi i zawsze mamy widzów. No i reakcje są... Duże. Spontaniczność sieci widzów jest ogromna. Byłam przez długie lata w Teatrze Narodowym i tam grałam bardzo dużo dramatycznych rzeczy. To też muszę powiedzieć, że ten dramatyczny teatr też przyciągał widza, ale zupełnie z innych pobudek. Więc mam wrażenie, że super jest to, że istnieją bardzo różne gatunki i że ta różnorodność moim zdaniem teatru jest największą wartością. No, zapowiadali burzę, ale to był prawdziwy huraga. Nawet na ziemi czuć było, jak cały kadłub wibruje. A start to mieliśmy taki, że nawet ja się bałam. Nieźle. Faktycznie ten spektakl ma w sobie po prostu saldy śmiechu i to jest coś takiego, że czasem te reakcje są nieprzewidywalne i to widać później na ukłonach, kiedy ludzie wstają i chcą jeszcze, mimo tego, że ten spektakl trwa prawie 2,5 godziny z przerwą, więc fenomenalnie jest rozbawiać ludzi. Mikołaj z Bogusiem dają czadu, my dziewczyny też się staramy nadążyć za nimi, ale naprawdę warto przyjść i zobaczyć. Bo to są cudowne 2 godziny spędzone radośnie i my za każdym razem dajemy z siebie wszystko dla widzów, więc to mam nadzieję, że zachęci widza. Przede wszystkim są piękne stewardesy i cwani panowie. Dużo bardzo piękni. Dużo uśmiechu, absurdalnego też humoru, ale też takiego humoru, który wydaje mi się, że też wzrusza, więc zapraszamy serdecznie na spektakl Boeing Boeing. Co ci powiem, to ci powiem, ale życie z jedną kobietą ma swoje dobre strony. Jak chcesz mieć dobre strony życia z kobietą, to bierz przykład ze mnie. No to znaczy poligamia. Mówi ci to coś? Tylko z kilkoma kobietami mężczyzna może uniknąć nudy.